W ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Kościelec, przyjętego uchwałą Rady Gminy Kościelec, wójt gminy po rozpoznaniu, zbadaniu pod względem formalnym i zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Stypendialną wniosków złożonych przez dyrektorów szkół przyznał 35 stypendiów za wyniki w nauce oraz 12 stypendiów za osiągnięcia sportowe. Będziemy mogli poznać tych ludzi, młodych ludzi, którzy osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce, w sporcie. Dla mnie jest to olbrzymia satysfakcja, że będę mógł im pogratulować, uścisnąć dłoń, że będziemy mogli po prostu tych ludzi poznać. Szanowni Państwo, że aby uzyskać stypendium szkolne, uczeń klasy 4-6 musi uzyskać zarówno na półrocze, jak i na koniec roku średnią 5,6. Natomiast uczniowie klas starszych 7-8 musi to być średnia 5,4 zarówno na półrocze, to jest minimum oczywiście, na półrocze, jak i na koniec roku. Natomiast jeżeli chodzi o stypendia sportowe, to o takie stypendium może się ubiegać uczeń, który uzyskał miejsce od 1 do 20 na Mistrzostwach Wielkopolski juniorów, czy też 1 do 30 na Mistrzostwach Międzywojewódzkich, lub też od 1 do 40 na szczeblu krajowym, czy 1 do 50 na rozgrywkach różnego rodzaju krajowych. Jest to naprawdę olbrzymie osiągnięcie. Takie miejsce to rzeczywiście wielki sukces dla nas, dla całego samorządu, no i dla całej oczywiście gminy Kościelec. Ale oprócz tego chcę Państwu podkreślić, bo wiele osób tutaj jest, warunkiem jeszcze jednym podstawowym jest taki warunek, aby organizatorem tych zawodów był Wielkopolski Związek Sportowy, głównym organizatorem, czy też Polski Związek Sportowy. Jeżeli organizatorem nie będą te związki, uczniowi no nie należy się takie stypendium. W tym roku stypendium za wyniki w nauce otrzymali Hubert Rusek, Laura Widerska, Olga Słodkiewicz, Anna Siupa, Eryk Habrukowicz, Wiktoria Wróblewska, Lucja Radziemska, Oskar Marciniak, Hanna Dębowska, Natalia Piguła, Norbert Malenta, Aleksander Szmajdziński, Wojciech Stefański, Maja Steckiewicz, Jakub Biernat, Nadia Siupa, Anna Wieczorek, Oliwia Widerska, Nikola Sobczak, Maciej Chudy, Julia Marańda, Michał Wilczewski,
Lena Pisznot, Stanisław But, Weronika Łapińska, Julia Ciesielska, Magdalena Ćwiek, Marcel Czuła, Amelia Woźniak, Krzysztof Świątek, Maciej Szczesiak, Mikołaj But, Maja Cicha, Zuzanna Spych, i Nadia Misiak. Stypendium za szczególne osiągnięcia w sporcie otrzymali Strugała Marcel za osiągnięcia w judo, Artur Habrukowicz za osiągnięcia w szachach, Piotr Pawłowski za osiągnięcia w szachach, Laura Widerska również trenuje szachy, Anna Siupa to kolejna szachistka, Joanna Siupa odnosząca sukcesy szachistka, Szymon Kujawa za sukcesy w szachach, Nadia Siupa za osiągnięcia w szachach, Kinga Budzińska za sukcesy w szachach, Lena Pisznot również obiecująca szachistka. W gminie Kościelec mamy też odnoszących sukcesy pływaków. Są nimi Kamila Dzieciątkowska i jej brat Kacper Dzieciątkowski. Ponadto na szczególne wyróżnienie zasługuje jeszcze jedno dziecko, mianowicie Jowita Strugała, uczęszczająca do publicznego przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym w Kościelcu. Jowita jest aktywnym członkiem zajęć sportowych w klubie sportowym Judo Turek w Turku i osiąga znaczące sukcesy. Z uwagi na fakt, że Jowita jest jeszcze przedszkolakiem, zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium, stypendium za osiągnięcia sportowe niestety nie może być jej przyznane. W związku z powyższym chcielibyśmy wyróżnić Jowitę, mając nadzieję, że w wieku szkolnym nadal będzie kontynuować swoją pasję i osiągać tak imponujące wyniki w sporcie. Podziękowania wręczono również dyrektorom szkół, nauczycielom i trenerom. Otrzymali je Dorota Gaudyn, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Kościelcu, Michał Anastaziak, wicedyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Kościelcu, Dorota Kostrzewa, dyrektor szkoły podstawowej w Różkowie Pierwszym, Aneta Piorun, dyrektor szkoły podstawowej w Dobrowie, Katarzyna Czartek, dyrektor szkoły podstawowej w Trzęśniewie oraz Anna Kaczorowska, klasa 4 i 5, szkoła podstawowa w Dobrowie, Magdalena Drost, klasa 5, szkoła podstawowa w Różkowie Pierwszym, Karolina Chęcińska, klasa 6, szkoła podstawowa w Różkowie Pierwszym, Aleksandra Gurlaga, klasa 7, szkoła podstawowa w Różkowie Pierwszym, Katarzyna Rutkowska, klasa 5, szkoła podstawowa w Trzęśniewie, Mieczysława Strzelińska, klasa 6, szkoła podstawowa w Trzęśniewie, Danuta Struglińska, klasa 4, zespół szkolno-przedszkolny w Kościelcu, Dorota Tomaszewska, klasa 4b, zespół szkolno-przedszkolny w Kościelcu, Magdalena Lewandowska, klasa 5b, zespół szkolno-przedszkolny w Kościelcu, Marta Hanusek, klasa 6a, zespół szkolno-przedszkolny w Kościelcu,
Katarzyna Stępień, klasa 7A, zespół szkolno-przedszkolny w Kościelcu. Renata Kołacka, klasa 7B, zespół szkolno-przedszkolny w Kościelcu. Elżbieta Kujawa, klasa 4B, zespół szkolno-przedszkolny w Kościelcu. Trenerzy. Marek Kujawa, trener Marcela Strugały, klasa 2B, GKS Kasztelania Brudzew. Michał Oczkowski, pod jego okiem trenuje Kacper Dzieciątkowski, klasa 5A, zespół szkolno-przedszkolny w Kościelcu. Klub sportowy Huragan Koło. Eryk Tomaszewski, trener Kamili Dzieciątkowskiej, klasa 2B, klub sportowy Huragan Koło. Jolanta Ostrowska, Dariusz Ostrowski, Marta Hanusek i Sebastian Hanusek, trenerzy UKS KKS Kiełbaska w Kościelcu. Dyrekcji, wychowawcom i trenerom gratulujemy tak zdolnych dzieci, a stypendystom życzymy dalszych sukcesów.